Strażnicy miejscy nie cieszą się zbytnią sympatią mieszkańców. Ich pracę nierzadko traktuje się z lekceważeniem. Często podczas interwencji słyszą nieprzychylne komentarze. Ale Straż Miejska nie jest od kochania, a od najczarniejszej roboty miejskiej. Straż Miejska właśnie powinna zajmować się przede wszystkim nie tyle bezpieczeństwem, co porządkiem publicznym i wchodzić w te przestrzenie, które niekoniecznie muszą być wyłącznie zastrzeżone dla działania funkcjonariuszy policji, bo z bezpieczeństwem nam się w pierwszej kolejności kojarzy policja zawsze. W takim dużym mieście jak Szczecin to jest naprawdę bardzo ważne. Ja się cieszę, że ta liczba i ta sfera działalności ona się poszerza, wchodząc w te przestrzenie bardzo, bardzo nam potrzebne. Ze swojej pracy zadowoleni są sami strażnicy. Zastępca komendanta mówił, jak często zgłaszane były przez mieszkańców interwencje. Wyszło nam, że nasi dyżurni rozmawiali. Oczywiście nie z naszymi mieszkańcami, ze zgłaszającymi 105 dni ciągłej rozmowy. 986 nasz numer zgłoszeniowy. Co 2 minuty i 36 sekund odbieramy telefon, odbierany jest telefon. W zeszłym roku odbieraliśmy co 2 minuty 42 sekundy, więc telefon dzwoni coraz częściej. Osiągnięcia Straży Miejskiej są imponujące, ale nie zabrakło w ubiegłym roku również skarg na funkcjonowanie strażników. Łącznie w roku 2011 zanotowali ich 108, z czego 10 było zasadnych. 6 z nich skończyła się rozmową dyscyplinarną, w 2 przypadkach skończyło się upomnieniami, a w kolejnych 2 naganami. Ale oprócz skarg były również sukcesy. Ujawniamy mniej spraw związanych z brakiem umów na wywóz nieczystości stałych, czy brakiem zaświadczeń o wywozie nieczystości płynnych. Takich spraw ujawniamy coraz mniej. Niemniej w dalszym ciągu tutaj podejmujemy wspólne działania z Zakładem Usług Komunalnych. Głos w sprawie podsumowania pracy szczecińskich strażników miejskich zabrał również prezydent miasta Piotr Krzystek. Dziękuję też za dobrą współpracę wszystkim instytucjom, bo Szczecin jest takim miastem, gdzie naprawdę to się układa, mogę powiedzieć, że wzorcowo. Ja mam te doświadczenia współpracy właściwie ze wszystkimi służbami mundurowymi i naprawdę wszystkim dziękuję tutaj na Państwa ręce, bo od wojska począwszy, poprzez Straż Pożarną, Policję, to się naprawdę udaje, a sprawdzaliśmy się już, tak, bo był blackout, były różne wydarzenia, gdzie naprawdę koordynacja była bardzo dobra i myślę, że wiele miast w Polsce mogłoby się tej współpracy uczyć. Bez wątpienia praca strażników miejskich jest potrzebna, by utrzymać porządek w mieście, ale także po to, by po upomnieniach czy mandatach mieszkańcy pamiętali o zachowaniu odpowiedniej czystości w mieście.